Witam, 17 listopada, piątek, trening przysiadów. Zaczynam. Tradycyjnie bez rozgrzewki. Nogi jeszcze obolałe po poprzednim treningu, a także po marszach. Chodzę niedużo, 5 km wieczorem, ale jednak mięśnie ud i brzucha są obolałe. Nie wiem dlaczego mięśnie brzucha są obolałe, no ale prawdopodobnie też pracują tak jak przy bieganiu, także przy moim chodzeniu. Do tej pory już nie trenowałem mięśni brzucha, już chyba 3 dni. Przypinka na życzenie widza. Druga seria. Założę pas na następnej serii. Sześćdziesiąt osiem kilogramów.
78 kg. Na poprzednim treningu zrobiłem dwa razy po chyba 6 powtórzeń. Zwątpiłem, czy dałbym radę zrobić 8 powtórzenie. Dołożyłem 10 kg, czyli jest 88 kg. I to jest ostatnia seria. I znowu wahałem się, czy nie robić trzeciego powtórzenia, ale nagrałem wam mój drugi posiłek. Za chwilę, za pół godziny będę jadł mój trzeci posiłek. I będzie taki sam, tylko będzie kurczak, który już się tam rozmroził. Oczywiście oprócz suchego chleba, to znaczy zamiast swego chleba, kromek chleba, to jem również zupy na gęsto, ryżowe i makaronowe. Ewentualnie czasami jest kasza jęczmienna albo gryczana. Nie poświęcam dużo czasu na przygotowanie posiłków. Nie jestem tak aż tak bardzo wybredny. Do smaku mi wystarczy sól. No to koniec nagrywania na dzisiaj. Aha, dołączę ten filmik z drugim posiłkiem. Pytacie się mnie o moje posiłki. Zazwyczaj jem 6 posiłków. Do tej pory jadłem po jednej kromce chleba. Tutaj mam schab. I tą kromkę chleba najczęściej smarowałem. Różnie to było. Tutaj jest, mam swój dżem. Żona robiła dżem. I tak sobie dzisiaj teraz smaruję więcej tego i dwie kromki chleba, gdyż po prostu jestem jak gdyby na deficycie energetycznym. Organizm chyba słabo trawi i muszę jeść więcej.
Oprócz tego tutaj mam przygotowane na dzisiaj, rozmraża się mięso z kurczaka, też po 20 dekagramów. I to będę jak dzisiaj. I te posiłki będą wyglądać tak samo, będzie ich 6.